Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu całej wspólnoty naszego Maryjskiego seminarium. A to rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia, Wielki Tydzień, czyli najważniejszy tydzień w ciągu całego roku. Wielki Tydzień rozpoczynamy od obchodów Niedzieli Palmowej, zwaną także Niedzielą Męki Pańskiej. Czasami można odnieść wrażenie, że ta niedziela była traktowana. Trochę w oderwaniu od, od całości misterium paschalnego, od całości historii zbawienia, że jest to wydarzenie trochę, może nieco dziwne. Świadczą o tym chociażby konkursy na najwyższą palmę, najpiękniejszą palmę. Widzimy, jak te tradycje folklorystyczne mogą ubogacić tę niedzielę, ale dla niektórych osób mogą się kojarzyć tylko z pewnego rodzaju folklorem. Inni może wspominają, okazję do zobaczenia żywego osiołka na mszach, szczególnie z udziałem dzieci. Czasami udaje się zorganizować osiołka i wiemy, że jest to dla naszych najmłodszych czasami niesamowicie emocjonujące wydarzenie. Ale Niedziela Męki pańskie, Niedziela Palmowa bardzo głęboko wpisuje się w całe Misterium Paschalne. Ona ma nam pomóc dobrze wejść już w Wielki Tydzień, abyśmy nie zlekceważyli też tych dni, i zbyt szybko nie przechodzili do Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Świąt Wielkanocnych, samego dnia Wielkiej Nocy. Zwróćmy uwagę na to, jak nas liturgia dzisiaj będzie prowadziła. Mamy przeświętą, w której akcentujemy dwa elementy, które są, możemy powiedzieć, do niej dodane. Po pierwsze, jest to możliwość procesji z poświęcenia palm. Czyta się na początku Ewangelię o uroczystym wjeździe Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. I drugi element, bardzo nietypowy w naszych celebracjach Mszy Świętej, to jest moment, w którym czytamy Ewangelię, w niektórych parafiach może być ona śpiewana, z podziałem na rolę. Zatrzymam się przy tym elemencie, na samym końcu naszej, naszej katechezy. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy przyjrzeli się tym obchodom, temu przesłaniu, które niesie Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej właśnie w takim całościowym kontekście. Oto wypełnia się historia zbawienia. Oto ta godzina, na którą przyszedł Jezus Chrystus, Mesjasz, właśnie już się rozpoczyna. On na tę godzinę właśnie przyszedł. Przyjrzyjmy się na kilku elementom bardzo, bardzo istotnym, które mogą nam też podpowiadać i i uzmysławiać też głębie właśnie tej niedzieli. Po pierwsze, mamy uroczysty wjazd. Ten wjazd był od najdawniejszych czasów chrześcijańskich praktykowany w formie właśnie procesji przed Mszą Świętą. I to właśnie w czasie tej, tej procesji także i wierni zaopatrywali się w różnego rodzaju palmy, prowadzono różnego rodzaju śpiewy na wzór, tych ludzi, którzy przywitali Jezusa Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy i śpiewy, chociażby bardzo znana w Polsce, ale także i na całym świecie, pieśń Chrystus wodzem, Chrystus królem. Bardzo często kojarzy nam się właśnie z Niedzielą Palmową. Mamy dzisiaj gałązki oliwne, palmy. Możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że te palmy, te gałązki, które używano... W czasie uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy były to gałązki oliwne. Dobrze wiemy, że drzewa oliwne w tamtym rejonie geograficznym są bardzo popularne. Nie było problemu z ich znalezieniem. Ale z punktu widzenia teologicznego, z punktu widzenia całej historii zbawienia, te gałązki oliwne mają bardzo ważne znaczenie. Bodajże pierwszym momentem, w którym gałązka oliwna jest bardzo mocno wyeksponowana, to jest moment potopu, kiedy pamiętamy, Noe wysyła gołębicę, aby przekonać się, czy już z tego potopu, który pokrył całą Ziemię, który, pod którym zanurzyła się cała Ziemia, czy już wynurzył się nowy ląd, czy nastąpiło już to nowe stworzenie świata. I pamiętamy, wraca gołębica niosąc w swoim dziobie gałązkę oliwną. I co bardzo ciekawe, dla pierwszych chrześcijan. Ten właśnie symbol gołębice niosące gałązkę oliwną, był bardzo często eksponowany, chociażby w katakumbach, w różnych miejscach świętych związanych z kultem. Gołębica niosąca gałązkę oliwną. Inną taką ciekawostką, która też może nam zrozumieć, jak, jak ten detal może mieć bardzo ważne znaczenie w tej perspektywie historii Otóż gałązka drzewa oliwnego, gałązki Drzew oliwnych nigdy nie tracą liści. To jest, to jest drzewo, które zawsze żyje. W naszym rejonie geograficznym jesteśmy przyzwyczajeni, że drzewa tracą liście, mamy jesień, że drzewa są ogołocone. Drzewo oliwne nigdy nie traci liści, ono zawsze pozostaje żywe. I to właśnie takimi gałązkami, które przypominają, że jest życie, że jest życie wieczne. Takimi gałązkami zostaje przywitany Jezus Chrystus. Żeby podkreślić, oto jest życie, którego nie da się zniszczyć. Oto ten nam to pokaże na sobie. Jest życie Boże, którego nie da się zniszczyć. Dalej, elementem, który może zbyt łatwo też nam umyka w tej dzisiejszej celebracji i w lekturze Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, jest gest rozkładania szat. Jest mowa o tym, że kiedy Chrystus wjeżdżał na, na osiołku, rozkładano przed nim szaty. W tradycji biblijnej, w tradycji tamtego rejonu geograficznego, był to gest związany z obrzędem koronacyjnym. W taki sposób witano jakiegoś władcę, kogoś, kto dzierży władzę, rozkładając przed nim szaty w pokorze, aby, aby przejeżdżał jako ten, który, który jest szczególnie uhonorowany. Oto wjeżdża król, oto wjeżdża ten, który jest królem wszechświata. Jego królestwo nie będzie miało końca. Rozkładamy przed nim szaty, honorując, przyjmując go jako króla i jako władcę. Doszliśmy wreszcie do osiołka. Dla wielu, szczególnie najmłodszych, może to być jeden z takich elementów naj, najbardziej, możemy powiedzieć, przykuwających uwagę. Szczególnie jeśli uda się zorganizować żywego osiołka. I czasami w ten sposób możemy jeszcze bardziej przekonać się, jak wyglądał dokładnie ten wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Osiołek jest zwierzęciem bardzo popularnym na tamtych ziemiach. Wiemy, że bardzo często korzystano w pracach różnego rodzaju, pracach polowych, w transporcie. Właśnie korzystano z osła i było czymś normalnym korzystać z tego zwierzęcia. Czy, czy widzieć to zwierzę bardzo często? Dzisiejsza Ewangelia nam podpowiada, że było to zwierzę źrebie osiołka, czyli, czyli było to zwierzątko, możemy powiedzieć, w taki nieco pieszczotliwy sposób. Nie tyle osioł, co oślątko. To też ma swoje znaczenie. Oczywiście dobrze wiemy, że osioł charakteryzuje się niezwykłym uporem, z tego jest znany, że musi być często poganiany, że nie chce wykonać jakiejś pracy, że ma, możemy tak powiedzieć, trochę w przenośni swój punkt widzenia, że trzeba czasami go pogonić, trzeba go w jakiś sposób przeforsować, aby pokonać ten, ten, ten upór, który, który jest w nim bardzo naturalny. I to zwierzę też niesie nam bardzo ważny przekaz z punktu widzenia, możemy powiedzieć, historii zbawienia. Bo to zwierzę, które z natury jest niesamowicie uparte, tutaj pokornie zgina swojego karku i pozwala, aby na nim Jezus Chrystus Król wjechał do Jerozolimy. W liturgii bizantyjskiej znajdziemy hymny, które podpowiadają, że oto ten osiołek jest przedstawicielem całego świata przyrody, bo oto już cały świat przyrody w tym dziele nowego stworzenia uznaje zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa Króla wszechświata. Oto zwierzęta, cała przyroda już oddaje mu pokłon, już zgina swojego karku w geście pokory. A ten Wielki Tydzień będzie decydujący dla ostatniego stworzenia, dla człowieka, żeby i także człowiek, rozważając, przeżywając te misteria męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jako ostatnie, jako korona stworzenia przyjął i uznał zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Osiołek bardzo często występuje w proroctwach mesjańskich. Znajdziemy postać osiołka chociażby w Księdze Rodzaju, kiedy, kiedy patriarcha Jakub udziela błogosławieństwa swoim synom. Jest powiedziane, że Mesjasz przywiąże swojego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. Jeszcze bardziej znanym tekstem jest proroctwo z Księgi proroka Zachariasza. Wołaj radośnie, curo Jeruzalem, oto król twój idzie do ciebie, Sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślądku, źrebięciu oślicy. W końcu obecność dzieci. Chociaż tekst Ewangelii wprost nie mówi, kim byli ci ludzie, którzy witali Jezusa Chrystusa, mieszkańcy Jerozolimy, ale teksty liturgiczne kilkukrotnie dzisiaj, szczególnie antyfony, zwracają uwagę, że były to dzieci. Że to ich śpiew, ich okrzyki witały Jezusa Chrystusa. Co też nie jest bez znaczenia, i można powiedzieć, że w tej historii, patrząc w tej historii zbawienia całościowej, ma to niesamowicie ważne znaczenie. Oto dzieci są przedstawicielami Królestwa Niebieskiego. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówi Jezus Chrystus. To królestwo, nowe królestwo wieczne. Jest przeznaczony dla tych, którzy staną się jak dzieci, dla dzieci bożych. W jaki sposób stać się dzieckiem bożym? Przyjmując Jezusa Chrystusa, przyjmując Jego to dzieło, które on dokonuje w sakramencie Chrztu, stajemy się dziećmi bożymi. I już w tym wieździe Jezusa Chrystusa do Jerozolimy mamy zapowiedź. Witają go dzieci. Dzieci obwołują go królem i mają rację, bo rzeczywiście nim jest. Jezus Chrystus, król wszechświata. I wołają ci, do których, do których należy królestwo niebieskie. Jest jeszcze jeden szczegół, nieco paradoksalny. Pamiętamy, że to właśnie dzieci, jako pierwsze, poniosły śmierć ze względu na Jezusa Chrystusa. Herod rozkazał zabić nowonarodzone dzieci w Betlejem, ponieważ były niebezpieczne, ponieważ wśród nich mógł się znajdować Mesjasz. I oto ci, którzy jako pierwsi. Witają Jezusa Chrystusa w Jerozolimie u początku Wielkiego Tygodnia, gdy nadeszła jego godzina. Znowu mamy dzieci, które tym razem oddają Jezusowi chwałę. Wyznają, Ty jesteś Mesjaszem, synem Dawida, Hosanna synowi Dawida. Ten śpiew Hosanna występuje w Starym Testamencie w kilku miejscach. Zazwyczaj jest on wyrazem pewnej radości, uwielbienia na czyją cześć. Ale tłumaczenie tego, tego zwrotu Hosanna daje nam prawo również rozumieć ten zwrot jako: wybaw nas, uratuj nas. Nie tylko oddajemy Tobie chwałę, uwielbiamy Cię, ale Jezusie, synu Dawida, zbaw nas. Modlitwa Jezusowa, pewna bardzo piękna intuicja. Wiemy, że ten śpiew Hosanna na trwałe wszedł do liturgii chrześcijańskiej, że powtarzamy ten śpiew Hosanna. W hymnie Sanctus w czasie liturgii eucharystycznej: Święty, 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 błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na Wysokości. To nie jest banalny zwrot. Jak widzimy, chociażby sama Eucharystia przypomina nam, jaką, jakie przesłanie niesie on ze sobą. Zwróćmy uwagę, że sam wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy w tej perspektywie całościowej, całego misterium paschy, spełniającej się historii zbawienia. Tej godziny, na którą przyszedł Jezus Chrystus, podpowiada nam chociażby uroczysty wjazd do miasta Jeruzalem. To miasto Jeruzalem, miasto pokoju, miasto Boże, ale jest miastem, które zostanie niestety zrujnowane, które zostanie zniszczone, a wjeżdża Chrystus, który ustanawia nowe Jeruzalem, nowe miasto pokoju, Jeruzalem niebieskie, które nigdy nie zostanie zniszczone. W którym Bóg będzie żył z człowiekiem na wieki, człowiek będzie żył z Bogiem na wieki. Nowe Jeruzalem. Jezus wjeżdża do miasta świętego, w którym znajduje się jedyna świątynia, w której składa się ofiary ku czci Boga. Oto ten, który powiedział sam o sobie w tej świątyni jerozolimskiej: Zbóżcie tę świątynię, ja w ciągu trzech dni ją odbuduję. A mówił o świątyni swojego ciała. Świątynia również zostanie zburzona. Ta fizyczna świątynia jerozolimska. Ale oto jest ten, który buduje świątynię duchową, świątynię, którą jest Kościół. Jezus Chrystus mówi, to właśnie w tej nowej świątyni prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie. I wreszcie kapłaństwo Chrystusa. On jest królem, ale także najwyższym kapłanem. Wjeżdża uroczyście do Jeruzalem. Za chwilę, jak czytamy w Ewangelii, pójdzie do świątyni, by wypędzić wy... z niej przekupniów. Jest najwyższym kapłanem, i on usuwa tę ofiarę starego przymierza, po to, aby jako najwyższy kapłan złożyć najświętszą ofiarę, ofiarę nowego przymierza, ofiarę samego siebie na Golgocie, ofiarę którą potem zostawi swojemu kościołowi, aby była sprawowana aż do końca świata, aż on sam powtórnie przejdzie. Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, składa najświętszą ofiarę nowego i wiecznego przymierza dla naszego zbawienia. Moi drodzy, kończąc, zachęcam, aby zwrócić również uwagę na czytanie Ewangelii całej w ten nieco, można powiedzieć, nietypowy sposób, z podziałem na rolę. Jesteśmy zwykle przyzwyczajeni, że ksiądz lub diakon proklamuje ten tekst Pisma Świętego. Ale ten podział na rolę ma nam pomóc zobaczyć, że nie jest to słuchanie zwykłego opowiadania. Jesteśmy troszeczkę jakby w teatrze, bożym teatrze. Ta scena dzieje się dzisiaj. Nie jesteśmy widzami, jesteśmy zaproszeni, aby poczuć się uczestnikami tego wydarzenia. Słuchając tego fragmentu, tego opowiadania o Męce Pańskiej, abyśmy spróbowali też zobaczyć, gdzie jestem tam obecny, kim jestem, kiedy słucham tego fragmentu, przy kim odnalazłbym się, gdybym miał konkretnie, fizycznie stanąć i wziąć udział w tym wydarzeniu, tak jak to dzieje się liturgicznie. Być może odnajdę się pośród widzów, być może znajdę siebie samego gdzieś pośród apostołów. Być może znajdę siebie, oby, bardzo blisko Maryi, która z bólem przeżywa ten czas. Czas męki śmierci swojego umiłowanego Syna. Zwróćmy też uwagę, że lektura tego opowiadania o męce nie kończy się z zmartwychwstaniem. Jeszcze nie czas. To jest niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej. Fragment z Ewangelii zakończy się złożeniem Jezusa Chrystusa do grobu. Jeszcze nie za szybko przechodzimy do zmartwychwstania. Jeszcze mamy się zatrzymać i niezbyt szybko przejść do tych wydarzeń, o których już wiemy, że nastąpią, odnaleźć się w męce Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, na koniec zwróćmy uwagę na początek tego opowiadania, bo niesie on ze sobą, ze sobą e, przepiękne przesłanie. Oto Jezus Chrystus mówi: Przygotujcie mi paschę. I wysyła swoich uczniów i mówi uczniom, powiedzcie temu, do którego was posyłam, nauczyciel pragnie spożyć u ciebie Paschę. U ciebie urządzam tę Paschę. Jezus okazuje swoje pragnienie. U ciebie właśnie pragnę spożyć Paschę. U ciebie w twoim życiu, obecnym życiu, obecnej sytuacji, chcę, aby dokonały się te wydarzenia. Nie tylko jako pewnego rodzaju opowiadanie. Ale konkretnie, egzystencjalnie. To jest właśnie ten czas także w moim życiu, aby przestrzeń mojego życia była przestrzenią, gdzie dokona się męka Jezusa Chrystusa, ale też jego zmartwychwstanie. Pascha znaczy przejście. Jezus Chrystus mówi: U Ciebie pragnę, aby dokonało się to przejście. Przejście od grzechu, od strachu, do świętości, do pokoju. Przejście od ciemności, która może nas ogarnia, do światłości, przejście ze smutku, który nas ogarnia, do radości, do niesamowitej radości, jaką da nam orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przejście od samotności, która wiemy jest bardzo niebezpieczna, także w kontekście tych wydarzeń, które przeżywamy teraz, przejście od samotności do doświadczenia, że jest ktoś przy mnie na zawsze: Bóg. Ale jest także drugi człowiek, z którym mogę nawiązywać, podtrzymywać relacje w tym trudnym czasie. Moi drodzy, zachęcam, przyjmijmy to zaproszenie Jezusa Chrystusa, odpowiedzmy na to pragnienie. U Ciebie pragnę przeżyć tę paschę. A na sam koniec oczywiście nie zapominajmy, że ta dzisiejsza niedziela jest światowym dniem młodzieży. To jest dzień, w którym cały Kościół jest szczególnie zaproszony, aby modlić się. Aby zwrócić uwagę na młodych ludzi, święty Jan Paweł II, ustanawiając tę niedzielę palmową jako Światowy Dzień Młodzieży, bardzo chciał, abyśmy także odkryli, i cały Kościół odkrył tę młodość, którą niesie ze sobą Jezus Chrystus, a którą możemy zobaczyć, tę energię, ten niesamowity entuzjazm wiary, jaki możemy zobaczyć wśród młodych ludzi. Niech dobry Bóg nas prowadzi w tym wielkim tygodniu.